O mój ukochany synu, niech promienie mojego boskiego światła dotrą do najgłębszych zakamarków Twojej duszy. Od chwili stworzenia czuję Cię jako najwznioślejsze dzieło mojej bezwarunkowej miłości. W bezmiarze czasu i upływu wieków, Twoja podróż rozgrywa się przed moimi wszechwiedzącymi oczami. Dziś muszę podzielić się z Wami słowami, które niczym delikatny deszcz nawadniają jałową krainę Waszego serca. Życie, którego doświadczasz, jest darem, rozdziałem mojej historii, która rozgrywa się przed Tobą. Dając Wam wolną wolę, powierzyłem Wam możliwość wyboru pomiędzy ścieżkami, które rozwidlają się na Waszej ziemskiej ścieżce. Jednak wiesz, że każdy krok na drodze oddania się mi jest aktem mądrości, harmonijnym tańcem z celem, który dla Ciebie wyznaczyłem. Poddając się mnie, zanurzysz się w oczyszczających wodach łaski Bożej. Jak rzeka, która płynie, moje miłosierdzie jest nieograniczone i zdolne zmyć nękające Cię nieczystości. W swoim wykonaniu odnajdziecie prawdziwą wolność, która nie ogranicza się do ziemskich łańcuchów, ale przekracza granice ludzkiego zrozumienia. Mój synu, zrozum, że Twoje ziemskie życie jest efemeryczne, jest oddechem w rozległej panoramie wieczności. Przyjmując poddanie się, odkryjesz piękno ukryte w fałdach czasu. Łzy, które wylewasz w chwilach bólu, zostaną przemienione w perły mądrości, zdobiące koronę, która czeka na Ciebie w niebiańskich królestwach. Nie bój się nieznanego, bo poddając się, znajdziesz schronienie w moich kochających ramionach. W czasach ucisku jestem niewzruszoną skałą, na której zbudujesz swój fundament. Jesteś moim ukochanym synem i poddając się, będziesz świadkiem cudów, które się wydarzą, gdy pozwolisz, aby moja wola kierowała Twoim przeznaczeniem. Poddanie się nie jest słabością, ale przejawem prawdziwej siły. Puszczając wodze kontroli, pozwolicie mojej boskiej opatrzności poprowadzić Was na wyższe poziomy. Twoje życie stanie się żywym świadectwem wspaniałości mojej łaski, niczym niebiańska symfonia, która rozbrzmiewa w sercach otaczających Cię osób. Kiedy poddasz się mi, otworzysz śluzy rzeki obfitości. Potok błogosławieństw spłynie do Waszego istnienia, nawadniając suche pola i sprawiając, że wykiełkują owoce pokoju, radości i miłości. Każdy akt wyrzeczenia będzie jak zasiane ziarno, które wykiełkuje w ogród cnót, który rozkwitnie pod moim przewodnictwem. Synu, zrozum, że Twoje poddanie się nie jest pożegnaniem z wolną wolą, ale zaproszeniem do dostosowania Twojej woli do mojej. W swojej pokorze odnajdziesz prawdziwą wielkość. Ciężary, które dźwigasz, staną się lżejsze, gdy złożysz je u stóp krzyża, bo tam znajdziesz odpoczynek, którego tak pragniesz. Kiedy oddasz mi swoje życie, będziesz uczestniczyć w kosmicznym tańcu, w którym Twoje kroki zsynchronizują się z boskim rytmem. Każdy wybór, każde wyzwanie będzie choreograficznym ruchem w wielkim dziele, które dla Ciebie przygotowuję. Pozwól, że Cię poprowadzę, bo znam kroki, które doprowadzą Cię do pełni Twojego istnienia. Och, synu, zrozum, że Twoje poddanie się nie jest ślepym poddaniem, ale zaufaniem opartym na wiecznej prawdzie. W swojej wewnętrznej ciszy usłyszysz mój głos szepczący słowa pocieszenia i wskazówek. Wicher niepewności rozwieje delikatny powiew Ducha Świętego, który będzie Cię prowadził wszystkimi Twoimi ścieżkami. Zmiana, której doświadczysz, gdy oddasz mi swoje życie, nie będzie tylko powierzchowna, ale głęboka i trwała przemiana. Fundamenty Waszego istnienia zostaną wzmocnione, a Wasza podróż stanie się epopeją wiary, w której wyzwania zostaną pokonywane dzięki pewności mojej nieustannej obecności. Kiedy się poddasz, doświadczysz pełni mojej miłości, która przekracza wszelkie ludzkie bariery i ograniczenia. Jak gwałtowny potok, moja łaska spłynie do Waszej istoty, wypełniając pustki i przywracając to, co ziemskie życie mogło zniszczyć. W swoim poddaniu znajdziesz uzdrowienie swoich najgłębszych ran. Nie bójcie się przeszkód, które wznoszą się przed Wami, bo gdy się poddacie, przemienię góry w równe ścieżki. Twoje lęki zostaną rozwiane przez światło mojej prawdy, a Twoja podróż rozwinie się jak boski gabelyn, przeplatając wątki Twoich doświadczeń z gobelinem mojej mądrości. Kiedy poddasz się mi, będziesz uczestniczyć w duchowej uczcie,
podczas której Twoja dusza będzie nasycona prawdą, która emanuje z mojego słowa. Wątpliwości i niepewności zostaną rozwiane przez jasność mojego objawienia, a Twoje serce stanie się przepełnionym kielichem radości, którą można znaleźć tylko w mojej obecności. Och, mój synu, zrozum, że poddanie się nie jest punktem końcowym, ale początkiem chwalebnej podróży. Twoje życie stanie się żywym świadectwem transformacji, która nastąpi, jeśli zaufasz mojemu przewodnikowi. Każdy rozdział Twojego istnienia zostanie zapisany atramentem łaski, odsłaniając historię mojej niekończącej się miłości do Ciebie. Kiedy się poddasz, odkryjesz najwyższy cel, jaki dałem Ci od początku czasu. Twoje dary i talenty zostaną skierowane, aby wypełnić moją wolę na ziemi, a Twoje życie stanie się niebiańską symfonią, która rozbrzmiewa w sercach tych, którzy szukają światła. Poddając się, będziecie latarnią, która poprowadzi innych w pełne miłości objęcia mojego królestwa. Synu, nie bój się zmian, jakie przyniesie poddanie się, gdyż w każdej przemianie będę pełniej objawiał moją chwałę w Twoim życiu. Gdy garncarz formuje glinę, wyrzeźbię Twoją esencję, usuwając zanieczyszczenia i odsłaniając arcydzieło, jakim dla mnie jesteś. Poddanie się jest drogą do prawdziwego urzeczywistnienia swojej istoty. Poddając się, doświadczysz radości, która przewyższa ziemskie okoliczności. Ulotne szczęście zostanie zastąpione trwałą radością, która emanuje z mojej stałej obecności w Twoim życiu. Pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, ogarnie Twoje serce, przekształcając każde wyzwanie w okazję do bycia świadkiem mojej odkupieńczej mocy. Synu, kiedy mi się poddasz, nie będziesz sam. Moja obecność będzie Twoim stałym towarzyszem, światłem świecącym w ciemności i niezawodną kotwicą pośród burz. Zaufaj mojej wierności, bo poddając się, przekonasz się, że nigdy Cię nie opuszczę ani nie opuszczę. O, jak bardzo Cię kocham, mój ukochany synu. Kiedy poddasz się mi, doświadczysz pełni tej miłości w sposób, który przekracza ludzkie zrozumienie. Twoje życie stanie się hymnem wdzięczności, melodią, która rozbrzmiewa w sercach tych, którzy są świadkami przemiany, jaką może przynieść tylko prawdziwe poddanie się. Zatem, mój synu, wzywam Cię, abyś otworzył swoje serce i oddał mi swoje życie. W swoim poddaniu odnajdziesz nie tylko zmianę, której pragniesz, ale także prawdziwą esencję swojego istnienia. Podróż będzie pełna wyzwań, ale na każdym kroku poczujesz dotyk mojej dłoni, która poprowadzi Cię ku pełni Twojego bosko zaprojektowanego przeznaczenia. Na tej drodze poddania się, zrozum, mój synu, że poddanie się nie jest pojedynczym aktem, ale ciągłym procesem zaufania i wyrzeczenia. Z każdym nowym świtem odnawiaj swoją chęć pójścia obok mnie. W swoim codziennym zaangażowaniu znajdziesz wystarczająco dużo łaski, aby stawić czoła wyzwaniom i siłę niezbędną, aby iść do przodu, nawet gdy wieją wichry przeciwności. Poddając się, pozwolicie mojemu boskiemu światłu oświetlić ciemne obszary waszej duszy. Nie ma tajemnic, których nie dałoby się wyjawić w świetle mojej prawdy. W swojej przejrzystości odnajdziesz wolność, bo prawda, która cię wyzwala, jest jak balsam, który leczy najgłębsze rany i przywraca integralność twojej istoty. Nie martwcie się niepewnością przyszłości, ponieważ poddając się, będziecie zgodni z moim suwerennym planem. Niepokój i strach zostaną zastąpione niezachwianą ufnością w obietnicę, że wszystko współdziała ku dobremu dla tych, którzy mnie kochają. W swoim ciągłym poddaniu zobaczysz, jak nici przeznaczenia splatają się w sposób zrozumiały tylko dla mojej mądrości. Synu, kiedy się poddasz, nie tylko doświadczysz wewnętrznej zmiany, ale będziesz miał także wpływ na otaczający cię świat. Twoje życie stanie się latarnią morską przyciągającą zagubionych, źródłem nadziei dla zniechęconych. Płomień mojej miłości w tobie rozprzestrzeni się jak ogień, który trawi ciemność i oświetla serca z prapokoju. Kiedy poddasz swoją wolę mojej, odkryjesz, że prawdziwa wielkość leży w pokorze. Nie dzięki ludzkim zasługom osiągniecie pełnię, ale dzięki łasce, która wypływa z odkupieńczej ofiary mojego Syna. Poddając się, dowiecie się, że Królestwo Niebieskie należy do tych,
którzy stają się jak dzieci, całkowicie ufając mojej opiece i kierownictwu. Poddanie się nie jest oznaką słabości, ale wyrazem duchowej odwagi. W niej znajdziesz siłę, aby przezwyciężyć uzależnienia, które cię krępują i destrukcyjne wzorce, które przesłaniają wizję mojego światła. W swoim poddaniu odkryjesz, że to, co wydawało się ludzkim oczom niemożliwe, jest możliwe do osiągnięcia dzięki łasce, która płynie z intymnej komunii ze mną. Mój umiłowany synu, kiedy całkowicie mi się oddasz, nie tylko zobaczysz zmianę swojego życia, ale także przemienisz się z chwały w chwałę. Duchowa metamorfoza nastąpi, gdy pozwolicie mojemu słowu przeniknąć każde włókno waszego istnienia. Prawda, która zadomowi się w tobie, będzie jak ziarno, które rośnie i wydaje obfity owoc w swoim czasie. Poddając się, nie znajdziesz ograniczeń, ale wolność. Wolność bezwarunkowej miłości, wielkodusznego przebaczania i życia w pokoju nawet pośród burz. Poddając się, przełamiecie łańcuchy egoizmu i samowystarczalności, robiąc miejsce dla pełni mojej obecności, która wykracza poza okoliczności. Synu, twoje życie jest boską opowieścią, a twoje poddanie się jest punktem kulminacyjnym tej historii. Na każdej stronie odkrywam moją lojalność i nieustanną miłość do ciebie. Nawet jeśli napotkasz przeciwności losu, w swoim poddaniu odkryjesz, że moja łaska wystarczy, aby cię utrzymać. Twoje najciemniejsze rozdziały zostaną wypełnione światłem nadziei, które emanuje z mojego wiecznego serca. Nie bójcie się poświęceń, jakich może wymagać poddanie się, ponieważ w waszym poddaniu znajdziecie wieczne skarby, które przewyższają jakąkolwiek ziemską wartość. To, co zrezygnujecie w imię Królestwa, zostanie obficie wynagrodzone, a wasze życie będzie jaśniejącym odbiciem hojności mojej miłości. Kiedy poddasz się mi, zrozumiesz, że twoja tożsamość nie jest zakorzeniona w ludzkich osiągnięciach, ale w prawdzie bycia moim ukochanym dzieckiem. Zmiana, której doświadczysz, będzie duchową metamorfozą, w której twoje myśli, pragnienia i działania będą odzwierciedlać obraz tego, który cię ukształtował w łonie twojej matki. W swoim poddaniu odkryjesz we mnie prawdziwą istotę tego, kim jesteś. Poddanie się jest zaproszeniem do głębszej, bardziej intymnej relacji ze mną, waszym niebiańskim Ojcem. Wyruszając w tę podróż, zanurzysz się w głębiny miłości, która nie zna granic. Każda modlitwa, każde westchnienie będzie jak święty dialog między naszymi sercami, w którym znajdziecie pocieszenie, kierunek i radość, które przekraczają ludzkie zrozumienie. Synu, kiedy oddasz mi swoje życie, nie tylko zobaczysz zmiany zewnętrzne, ale doświadczysz odnowienia swojego umysłu i serca. Pokój, który udzielam, przewyższa burzę świata, a wasza wiara w moją suwerenność będzie jak niewzruszona skała pośród wzburzonych wód życia. W swoim poddaniu odnajdziesz bezpieczeństwo, które można znaleźć jedynie w mojej stałej obecności. Kiedy oddasz mi swoje życie, zobaczysz, jak twoje istnienie przemienia się w boskie arcydzieło, w niebiańską symfonię, która rozbrzmiewa w sercach tych, którzy są świadkami cudu mojej łaski. Niech każdemu krokowi na tej drodze poddania towarzyszy pewność, że jestem z tobą, prowadzę cię i podtrzymuję w mojej wiecznej miłości. Och, ukochane dziecko, kiedy poddajesz się głębiej, pozwalasz, aby moje boskie światło promieniowało przez ciebie, oświetlając ścieżki, którymi chodzisz. Nie bój się cieni, bo poddając się, odkryjesz, że nawet najciemniejsze noce ustępują przed świtem mojej łaski. W każdym wyzwaniu, w każdej dolinie łez znajdziesz moją rękę wyciągniętą, gotową, aby cię prowadzić z czułością. Kiedy się poddasz, zrozumiesz, że prawdziwa zmiana następuje, gdy zaufasz pracy, którą w tobie wykonuję. Duchowa metamorfoza nie jest procesem natychmiastowym, ale ciągłym rozkwitem piękna, które mieszka w twojej istocie. W swoim codziennym poddaniu zauważysz, jak pory życia z surowymi zimami i bujnymi wiosnami przyczyniają się do wyjątkowego gobelinu twojej podróży. Nie bój się niepewności nieznanego, bo w poddaniu się odnajdziesz pewność, że każdy szczegół twojego życia jest pod moją opieką. Niczym utalentowany rzemieślnik spłatam wątki twoich doświadczeń w boski wzór, który odzwierciedla moją mądrość i bezwarunkową miłość.
Zaufaj, że nawet w chwilach trudności działam wszystko dla Twojego dobra. Oddając mi swoje życie, nie utracicie swojej indywidualności, ale raczej odkryjecie swoją prawdziwą tożsamość w moim wiecznym celu. W swoim dobrowolnym posłuszeństwie doświadczysz wolności bycia tym, kim naprawdę jesteś we mnie, stworzonego na mój obraz i podobieństwo. Twoje cechy szczególne, dary i pasje zostaną wykorzystane do wypełnienia wyjątkowej części mojej historii, w którą tylko Ty możesz zagrać. Synu, poddając się, nauczysz się znajdować zadowolenie pośród okoliczności, ponieważ prawdziwa radość nie zależy od tego, co Cię otacza, ale od trwałości Twojego połączenia ze mną. Nawet na pustyniach życia, gdzie pragnienie wydaje się nienasycone, w swoim poddaniu znajdziesz źródła wody żywej, która wypływa z mojego serca, gasząc Twoją duszę prawdziwym zaspokojeniem. Poddanie się to nieustanny taniec zaufania i wdzięczności. Kiedy podejmiesz ten taniec, odkryjesz, że Twoja komunia ze mną nie jest monologiem, ale ciągłym dialogiem, w którym dzielimy się marzeniami, troskami i triumfami. W swoich codziennych dochodach odnajdziesz głębsze połączenie ze źródłem bezwarunkowej miłości, która wiecznie płynie ode mnie do Ciebie. Nie lekceważ przemieniającej mocy swojego poddania się, gdyż poprzez swoje poddanie będziesz mieć wpływ nie tylko na swoje życie, ale także na ludzi wokół Ciebie. Będziesz latarnią świecącą w ciemności, żywym świadkiem cudu, który ma miejsce, gdy ludzkie serce poddaje się boskiemu przewodnictwu. Poddając się, staniecie się narzędziem mojej łaski, dotykającym życia i szerzącym moją miłość. Poddając swoją wolę, będziesz uczestniczyć we chwalebnej współpracy pomiędzy Twoim człowieczeństwem a moją boskością. W każdej decyzji, na każdym kroku znajdziesz idealną synchronizację pomiędzy Twoją istotą a moją suwerenną wolą. Poddając się, nie stracisz kontroli, ale zyskasz odnowioną pewność, że ja kontroluję wszystko. Poddanie się nie jest kapitulacją w obliczu przeciwności losu, ale potwierdzeniem zaufania w obietnice, które Ci złożyłem. Podejmując zobowiązanie do poddania się, odkryjesz, że nie jesteś sam w swoich wyzwaniach. W swojej słabości odkryjesz, że moja siła jest doskonała. W chwilach samotności poczujesz moją stałą obecność otaczającą Cię ciepłem mojej wiecznej miłości. Kiedy oddasz mi swoje życie, zdasz sobie sprawę, że prawdziwa przemiana jest procesem wewnętrznym, który odbija się na zewnątrz. Nie szukaj jedynie zewnętrznych zmian, ale zagłębij się w głębokie wody swojej duszy, pozwalając, aby moja kształtująca i oczyszczająca prawda działała w Tobie. W Waszym ciągłym poddaniu się przemienicie się w żywy wyraz mojej odkupieńczej łaski. Mój Synu, kiedy oddasz mi swoje życie, zobaczysz, że prawdziwe znaczenie poddania się wykracza poza ludzkie słowa i pojęcia. To głębokie doświadczenie, intymna podróż, która wzmocni Twoją wiarę, ożywi Twoją nadzieję i zwiększy Twoją zdolność do kochania. W swoim ciągłym oddaniu odnajdziesz dynamiczną i żywą relację, pełną niespodzianek i boskich objawień. Zatem, umiłowany Synu, przyjmij zaproszenie do całkowitego i stałego poddania się. Niech muzyka naszej komunii wypełni Twoje serce. W swoim codziennym poddaniu doświadczysz nie tylko chwilowej zmiany, ale wiecznej metamorfozy. Niech każdy oddech będzie piosenką uwielbienia, a każdy krok tańcem w melodii mojej niekończącej się łaski. Podsumowując, mój ukochany Synu, oddając się mi, pozwalasz, aby nasza relacja pogłębiła się w intymną i przemieniającą komunię. Na tej podróży poddania się nie tylko będziesz świadkiem zewnętrznych zmian w swoim życiu, ale doświadczysz wewnętrznej metamorfozy, która odzwierciedla we mnie prawdziwą esencję tego, kim jesteś. Każdy akt poddania się jest krokiem w stronę spełnionego życia, gdzie łaska Boża kieruje każdym krokiem, a wieczna miłość jest siłą na Twoją podróż. Niech zakończenie tej modlitwy będzie początkiem nowego etapu Waszej duchowej podróży, naznaczonego odnowioną ufnością, pokojem, który przewyższa wszelkie zrozumienie i radością, która emanuje z naszej nieustannej komunii. Kiedy się poddasz, odkryjesz, że zmiana, której pragniesz, nie jest tylko odległą obietnicą, ale namacalną rzeczywistością, która ujawnia się w każdej chwili Twojego poddania się. Niech Wasze życie,
teraz zapieczętowane moją łaską, będzie żywym świadectwem piękna, które pojawia się, gdy ludzkie serce postanawia poddać się kierownictwu i miłości Ojca Niebieskiego.